Teraz sobie tak. O, jak sobie wymyśliłem, nie? Tu mam o, takie coś. O. O kurwa, ta jest czarno, o już spadła. Spadła, bo ona chyba, ona ma miała spać, nie? Topór ma taki. O. To są kostki 20-ścienne, używane do różnych rzeczy. Mam teraz takie czasy, że jak im więcej wytłumaczysz, tym ludzi bardziej rozleniwisz intelektualnie, więc tak to jest. I dlatego nie nawet z jakiejś tam złośliwości nie będę tłumaczył, po co są te kostki 20-ścienne, no bo mamy wszyscy Google, mamy wszyscy, nawet w telefonach idzie wyszukać. Po co masz pytać człowieka o coś, co możesz sam wyszukać? Nawet bym powiedział więcej. Jest takie zjawisko jak zanikające, jak czy zanikające to nie wiem, bo jest też moda, to powracania, no ale dobra. Jest też takie coś jak czytanie książek. Książek. No, książki można czytać. Mam tu taką książkę, co bardzo lubiłem ją w dzieciństwie. Dziadek mi czytał. Dziadek, mój dziadek w świętej pamięci czytał mi tę książkę, bo byłem mały. Biblia w obrazkach dla najmłodszych. To jest... Ja bym to wyjaśnił ateiście, żeby to się mu spodobało, nie? Też może. To jest najlepsze żydowsko-mezopotamskie fantasy w wersji uproszczonej z bardzo... z pięknymi artami. To jest artysan. O, tak jest. O, ten tu o skrzeszenie robi, widzisz? Czar, skrzeszenie. Tu jakaś inwokacja, nie? Chyba musi zrobić dużego questa, że aż tyle many potrzebuje. Z księżyca, czy co? Nie. Tu. No, chyba ostatnia strona. Rozjebało się wszystko. Apokalipsy tu nie ma. No, to chyba dobrze, no bo to jest dla dzieci właśnie. O, mapka. Mapka jest nawet, o. O. Fajna mapka. Fajny świat. Najlepiej, że on istnieje. Cały czas te ziemie istnieją. Cały czas one są. I cały czas coś się dzieje. Złego, dobrego i tak dalej. Tak zwany ten cały ten. Relatywizm moralny. Ciekawa sprawa. Punkt siedzenia zależy od punktu namierzenia? Nie. Punkt siedzenia zależy od punktu widzenia. No bo teraz tak sobie macie, nie? Że spojrzysz se, o, palcem po mapie, o. A. No i za chwilę już tu jestem, nie? W dobie tanich biletów lotniczych. Tanich biletów lotniczych, nie? Nieraz niby za szybko mówię. No to jest to schorzenie, co mam psychiczne. Plus jeszcze zamiłowanie do pewnych substancji, ale na szczęście już dawno tego. Eufemistycznie rzecz ujmując, zakopane pod ziemią. Tu mamy o, tak? No ale o czym ja chciałem powiedzieć? O, fajnych rzeczach chciałem opowiedzieć dzisiaj. O, zobaczcie, jak fajnie gdzieś było. Adam, Ewa, światełko, do tego zwierzątka. Ale to było fajnie jakieś. Na świecie, widzisz? Najpierw było tak. Nie? Nic nie było. To by, o, tu by pasowała ten utwór. Vadera by pasował. Vader. Chaos! Chaos! I nagle się robi takie coś. I nagle jest tak. Ładnie. Kurde, jak ja musiałem mieć taką okładkę książki, taka malowaną. Nie? Tej, co pisze na przykład. Faktem jest, iż jakieś 50 lat temu, no to sam siebie bym nazwał właściwie bardziej grafomanem, niż pisarzem. Ale jest jak jest. Co tak jeszcze chciałem powiedzieć? Odrobinę złośliwego, ale mądrego. O kobietach. Znowu o kobietach muszę coś powiedzieć. Znowu o tych kobietach. Na galce w kobiecie to jest to, że jak zrobisz dokładnie to, co ona chce, i tak jak ona chce, to i tak macie w dupie i nie da ci dupy.
No nie, no to oczywiście się śmiejemy, no ale śmiejemy się z tego, tylko wiecie, jak to jest najgorsze? W myśl tej zasady, jak mamy takie coś jak 3 stopnie upośledzenia umysłowego, nie? Debil, imbecyl i idiota. To powiedzcie mi, gdzie tutaj jest mężczyzna, zdrowy mężczyzna, nie? Który podaje się za feministę. Tym optymistycznym wątkiem kończę dzisiejszą wypowiedź. Aha, rzucę sobie kostkami oczywiście. To jest taki mój... A w ogóle jestem ekologiem. Zawsze byłem, jestem i będę ekologiem. Takim właśnie ekologiem. Kocham drzewka i tak dalej. Jak to było w tym filmie. Lubię foki i inne gówna. Fajny to był film. Mam na myśli tu oczywiście te komedie wszystkie tego. No ten to tam robił te. Kevin Smith, nie? No. Jay i Cichy Bob kontratakują. Szczury z supermarketu. Co tam jeszcze było? Sprzedawcy. Jedynka. Clerks 1, Clerks 2. I słowo na niedzielę. Cześć!